Oliwki SMA zostało zdiagnozowane, kiedy miała około 1,5 roku. To było niecałe 3 lata temu. Gdy Oliwka się urodziła, uzyskała maksimum punktów w skali Apgar i tak do około roku wydawało się, że jest dzieckiem zdrowym. Zyskała kolejne kamienie milowe, zaczęła samodzielnie siadać, raczkować, podnosić się na kolanka, jak to zwykle bywa u zdrowych dzieci. Natomiast około roku zaniepokoiło nas, że nie wstaje na nóżki i już na te nogi nie wstała, tylko właśnie po skończeniu roku zaczęła gwałtownie słabnąć i w około 3 miesiące straciła wcześniej nabyte umiejętności. Była już w takim stanie, że nie dawała rady nawet podeprzeć się rączką, żeby samodzielnie usiąść, no a przemieścić się to już w żaden sposób nie było możliwości. Jak siedziała posadzona, to musieliśmy ją poduszkami obkładać, bo już była bardzo wiotka, chwiejna, no a nogi to miała jak dosłownie jak z waty. Leczenie nusinersenem zostało u Oliwki włączone, kiedy miała 1,5 roku. I tak, u nas leczenie, muszę powiedzieć, że naprawdę idzie sprawnie. Doktor ma super widoczne kompetencje do tego, bo trwa to dosłownie moment. Oliwka zwykle po zabiegu idzie spać, a gdy się budzi, nie zgłasza żadnych dolegliwości bólowych czy złego samopoczucia i jest skora do zabawy. Leczenie zostało włączone, kiedy miała właśnie 1,5 roku. Gdy Oliwka rozpoczęła leczenie, choroba od razu się zatrzymała, już nie postępowała, a po 4 dawkach zauważyliśmy pierwsze postępy. Stopniowo zaczęły wracać wcześniej utracone umiejętności, zaczęła z powrotem samodzielnie siadać, raczkować, podnosić się na kolanka, no i poszliśmy też o krok dalej, ponieważ teraz chodzi przy meblach, chodzi z nami za rączkę, jest w stanie sporo przejść samodzielnie, bez żadnego wsparcia, no z wózkiem na przykład dla lalek radzi sobie świetnie. Także jest to coś, co nie spodziewaliśmy się, że w ogóle jest możliwe. Leczenie nusinersenem dało Oliwce bardzo dużą samodzielność. Są to teoretycznie małe rzeczy, ale dla nas jest to jak cud. Jest w stanie sama pójść po ulubione zabawki, jest w stanie sama podejrzeć sobie kubek z wodą, czy słodycze z półki wyciągnąć. Także tak, jest zdecydowanie dużo bardziej samodzielna. Nie potrzebuje naszej pomocy w codziennych jakby czynnościach. Na początku, gdy rozpoczęliśmy leczenie, naszym marzeniem było głównie to, aby Oliwka już nie słabła. Baliśmy się o jej życie. W tym momencie osiągnęła tyle, że na pewno jesteśmy śmielsi w tych marzeniach. Nie da się ukryć, że jest to ciężka choroba. Nie wiemy, na ile Oliwka uzyska samodzielność, ale naszym marzeniem jest to, aby poradziła sobie w życiu, żeby była na tyle samodzielna, aby codzienne czynności wykonywała sama. I jeżeli ona będzie szczęśliwa, to nasze marzenie się spełni. No a nasze plany to jest dalsza praca, bo wiadomo, leczenie samo w sobie też nie dałoby takich efektów. Trzeba je połączyć z ciężką pracą, rehabilitacją i to połączenie daje takie fenomenalne efekty. Także to są nasze plany na przyszłość, aby walczyć o jeszcze większą sprawność Oliwki. Jakość życia w naszej rodzinie bardzo się poprawiła. Na pewno mówimy tu o komforcie psychicznym. Jest w nas o wiele więcej optymizmu i śmielej patrzymy w przód. No ale też jakość, jeżeli chodzi o takie proste, codzienne czynności, czyli właśnie ta Oliwki samodzielność, że może sama pójść, umyć sobie nawet ręce w łazience, no niby małe rzeczy, ale nie musimy jej non-stop nosić. Jest w stanie sobie sama podejść, proste takie rzeczy jak wracamy do mieszkania i nie muszę jej nosić po schodach, tylko wezmę ją za rączkę, idziemy do windy. Wydaje się to małe rzeczy, ale w takim codziennym życiu naprawdę jest to poprawa jakości. Także wiele nam to dało. Na pewno podróże też są o wiele prostsze i to planowanie przyszłości, po prostu no, mamy większe możliwości, tak? Są o wiele większe możliwości, na więcej możemy sobie pozwolić. Dało nam to większą swobodę.